Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kompania wraci znów na spacerze. Jestem tutaj w tym miejscu, gdzie ostatnio kończyłem jeden z filmów, gdzie między innymi znalazłem kupę złomu. Teraz pole jest fajnie zaorane. Tutaj również byłem w zeszłym roku i niezbyt fantowne to było pole, ale teraz nowa orka, nowe rozdanie. Kazano się pieniążek. Mamy 2 grosze, druga RP. Stan super. Druga strona. Orzełek. Widoczne, wszystkie napisy widoczne. Do góry na godzinie 12 macie datę bicia. 1923 rok. Dzisiaj niestety długo nie będę chodził, bo robię sobie blat do stołu, kleję go i w przerwie, zanim mi klej poschnie, to sobie po prostu wziąłem, wyszedłem pospacerować. Potem może jak drugą część, drugie elementy ze sobą posklejam, znowu sobie wyjdę pochodzić. Nic, nie przedłużam, nie przynudzam, idę spacerować dalej. Do usłyszenia. Jakieś 50 metrów dalej pokazał się następny sygnał. Teraz mamy jakieś koła zębate od jakiegoś większego mechanizmu. Tak to wygląda. Ciekawe co to było. Kiedyś bym chciał znaleźć jaką większą całość, żeby można było określić, co to takiego mogło być. Nie wiem, koło zębate, jakiś mechanizm zapadkowy, może do jakiegoś zegara wahadłowego. Dobra, idę dalej tupać. Robię ostatni na tą chwilę obrót i patrzcie, co leży na wierzchu. Widać to? Nie widzę, czy widzicie, ale guziczek piękny. Ale kurczę. Dwugłowy będzie. Znowu nie mam szczoteczki. Kurde, nieprzygotowany jestem. Chyba rosyjski guzik, bo z tyłu jest strzelica. Ja pierniczę. Taki guzior tutaj. Super. Ale jazda. Dobra, szkoda, że muszę kończyć. Nic. Będę montował filmy, łączył. No tak niestety musi być. Dobra. Zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie. Jakby co, to do zobaczenia. Cześć wszystkim. Kompania braci znów na spacerze. Maciej na nadawaniu. Powiem wam, że już sporo czasu chodzę. Ponad godzinę. Wschodu słońca nie udało mi się uwiecznić, bo zmieniałem trochę miejscówę i no po prostu jechałem samochodem. No i teraz zaparkowałem sobie w takich krzaczorkach. Idę ścieżką, drogą na pole. No i myślę, że w miejscu będzie dość fajne, bo na samiutkim wierzchu, na takim dołku pokazał się jeden fenik, 1821 rok, tak zwany prusaczek. To będzie 360 część talara. Na godzinie 8 widać 360 i potem w otoku dalej dookoła idzie napis. W każdym razie tu, za tym zwalonym drzewem, w
zaczyna się pole i tam będę zamierzał sobie pochodzić. Dobra, do jakiegoś sygnału, do usłyszenia. Powiem wam, że miejsce jako walory estetyczne jest super. Piękne nawet bym powiedział, ale słuchawki przeszkadzają. To jest pole, a jest zarośnięte jak łąką, taką dziwną roślinnością. Tutaj też jest pole wśród drzew. Tam w tle z tyłu rosną jakieś dęby. Nie, powiem wam, że super tutaj wszystko dookoła wygląda, ale z sygnałami licho. A teraz jeszcze pokazał mi się współczesny pieniążek, 2 grosze. Trochę już w ziemi leży, bo jest brązowiutki. 2009 rok. Nic, jeszcze trochę tutaj pochodzę i do samochodu i zmiana miejsca. Tam już wcześniej zacząłem nagrywać kiedyś jeden materiał w tygodniu stosunkowo blisko mojej pracy i nie wiem, czy po prostu tam nie pojadę. I zresztą tam też mówiłem, że skleję filmy. Dobra, nie przynudzam. Idę dalej poszukać czegoś. Do usłyszenia. A teraz mamy piękne maślaczki. Zaraz je sobie urwę i wezmę do samochodu. Ale pamiętam, że jak zawsze jeździłem na wakacje i jak się zaczynał sezon na maślaki, to bardzo tego nie lubiłem, bo to oznaczało, że mamy koniec wakacji i niedługo zacznie się szkoła. Kiepsko, ale nic, grzybki są, grzybkami nie pogardzimy. Dobra, idę dalej. Musiałem sobie tutaj zejść, żeby zobaczyć, jak tutaj jest, bo nie wiem, czy sobie kiedyś na ryby nie przyjadę. Z Brachola myśmy tak ostatnio rozmawiali. A tutaj super jest. Widzę, że ładna luka. Przerwa między kapelonami. Ekstra. Fikoty się rzucają. Nie wiem, czy okonek goni, a z drugiej strony ktoś na rybach jest. Nic. Piękne miejsce. A widzicie, jak goni? Dobra. Spadam tam, gdzie mówiłem. I zobaczymy, czy tam coś jeszcze więcej wypadnie. No to już mamy 27. Nie wiem, kurczę, 2,5 godziny zmarnowane. 3 godziny zmarnowane od czasu, jak wstałem. A patrzcie, jak bobry tutaj urzędują. Widzicie? Jak wrąbały. Nie wiem, czy to jest stara olcha, czy to pola. Ale drzewo już umarło za blisko wody. Pewno olszyna, jak wszystko tutaj dookoła. Dobra, spadam. Dobra, jestem już po zmianie miejscówki. Mamy godzinę gdzieś 15 po 7. Jestem na tym polu, co wcześniej byłem szukać w czasie pracy, co tam sobie kleiłem blat do stołu. Tam wtedy wypadło bodajże 2 grosze, druga RP. Fajny carski guziczek. Totalne zaskoczenie. I jakieś tam koła zębate. Trybiki małe, nie wiem, zegarka czy coś tam jeszcze. Mówiłem, że tam jakiś system wahadłowy mógł być. Było koło zębate, takie zapadło.
powiększył nam się repertuar. Wskoczył piękny sasik w zielonej patynce. Stan bardzo dobry jak na tamten czas, ale kurczę, znowu nie jestem przygotowany. Przyznaję się bez bicia, nie mam szczoteczki, więc monetki nie wyczyszczę niestety. Dropsolić. No nie mam, tak wygląda. Nie mam jej jak niestety wyczyścić, no. Chyba, że mam spodenki w samochodzie. Krótkie. Dobra, nieważne. Jest monetka. Super jest. Dobra, do następnego sygnału. Pokazał się sygnał. Na takiej fajnej głębokości, jak lubię. Kuleczka, muszkietówka. Nic, myślałem, że będzie coś. No ale jest to kuleczka, muszkietówka. Dobra, idę dalej. Teraz wyszedł jakiś guzik. To był chyba jakiś, nie wiem, zespolony z dwóch części. Jakiś bardziej współczesny chyba. Chociaż trudno powiedzieć. Taka znajdka, cholera wie co. Dobra, idę sobie spacerować dalej. Kolejna monetka, a jakże? Ale bez PRL-ka nie mogło się obyć. Dziesięć. Dziesięć groszy, rok. Okrągła data. Chyba okrągła, co? Nie, nie okrągła. 1969, a więc dookoła na rondzie napisane Polska Rzeczpospolita Ludowa. Dobra, do następnego sygnału. Kolejna monetka. Tym razem drugi raz sasik. Jakiś trochę falsowato bity. Jest w fajnej zielonej patynie. Taka dosłownie intensywna ta zieleń. Nie wiem dlaczego. Na telefonie tak jakieś kropy wychodzą. Z drugiej strony, a i z drugiej strony trochę oklejona, ale tam jakiś herb jest widoczny. Monetka też jest w super stanie. Tylko kurczę, no coś innego, z tej samej epoki, ale jakaś inna moneta, której jeszcze nie trafiłem nigdy. Fajnie, że jest, super. Dobra, zrobię sobie małą przerwę na jedzenie i będę chodził dalej. Do usłyszenia. Kolejny sygnał, ale taki kiepski, jak blaszka. Płytko jest. Generalnie jak w tej pierwszej skali jest, to ja nie lubię jak w dwóch skalach. W drugim zakresie jest to. Mamy monetkę. Cały szersz jest to w szoku.
Patrzcie to. Jeden? Nie. Jedna, druga. Jedna, druga Silver Grosza. 1817. O, 1847 chyba. Albo 17. Nie, 47. Z drugiej strony. A z drugiej strony trochę zajechane. Nic się nie da zrobić, ale super, jest sreberko, ale chociaż kurczę, napisane jest silver groszek, ale czy to jest silver groszek, cholerka wie. No nic, najważniejsze kolejny pieniądz. No dobra, nadal idę sobie zjeść to śniadanko. Dobra, do usłyszenia. Teraz jestem na tej części pola, na którym kopałem w zeszłym roku. Po prostu tutaj mam taki punkt odniesienia. Tam jest hydrant wodociągów i zawór nitki, żeby... No w każdym razie mam punkt odniesienia i w zeszłym roku po tamtej części, gdzie teraz znajdowałem te sasiki, nie mogłem chodzić, bo było obsiane, a tutaj sobie chodziłem i wyciągnąłem, nie wiem, tam chyba trzy fenole, jakieś monetki wyciągnąłem. Teraz pokazała się kulka muszkietowa i zobaczymy, jak się sprawdzi teoria, nie ma przechodzonych pól. Dobra, do usłyszenia. Kolejna znajdka to był jakiś guziczek, niestety wucha nie ma, napisu żadnego również nie przeczytamy, no ale kolejny fancior do nagrania, kolejny fancior znaleziony, dobra. Kolejny sygnał. Patrzcie, jak jest utkwiona monetka. Zapewne monetka będzie. Co będziemy mieli? Ha, piękna. Piękna buratynka, ale pięknie odciśnięta. Jen. Super jest. Zobaczcie, jaki stan. Buratynka litewska, szeląg Jana Kazimierza, ale dosłownie stan mennica z tej strony. Mówiłem, że pogoń litewska, a z tej strony, no cóż, za chwilę zobaczymy. Niestety nic się nie polepszyło. Oj, strażacy gdzieś jadą. Tutaj blisko jest ochotnicza straż pożarna, a ci ludzie z tych wiosek dookoła to jeżdżą jak niepociumani. Nie wiem, chyba 660 rok na godzinie 10. Widzicie tam liczby, 1660 albo 1666, no może być, bo do 68 było bite. No w tej stronie, z tej strony super stan. Dobra, idę dalej. Dobra kochani, będę na dzisiaj kończył to, co znalazłem
widzieliście. Oprócz tego nakopałem się sporo złomów. Oczywiście bez łusek się nie obyło. Jakieś zawory kulowe, rurki, blachy, polmosy, żarówki. Jakieś części szczutcy, druty. No i większe żarówki. Rzeczy, które są niezbędne na polu, jak widzicie. Zresztą je znajdujecie, czyli muszą być niezbędne. Przechodziłem dzisiaj niedużo. Nawet nie patrzyłem. W razie jestem już 8 godzin na nogach. Mamy 15 do 11. Nawet więcej jestem na nogach, bo przed 4 wstawałem. Żegnam się cieplutko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za suby i za łapki. Do usłyszenia w następnym filmie.